Mecz numer 2 w drugiej rundzie pierwszej kwalifikacji do Asus ROG Tournament Winter. Nice Mike Micro with Mothership Core. To jest prawdziwy komplement ze strony Nercze, bo naprawdę ładnie tutaj Akro to robił. Ten Mothership Core przecież długo się utrzymał. Próbował Queenami się go pozbyć, Nercze, nie udało się. Dopiero Hydralicki musiał się tym zająć. No cóż, Zerg kontra Protoss po stronie prawej w kolorze czerwonym jest Akro, jego przeciwnik to Nercio. I ostatni mecz był bardzo, bardzo fajny. Mi się podobał, nie wiem jak wam. Ja byłem mocno zadowolony z tego, co widziałem. No cóż, runda druga. Rund mamy raz, dwa. Właśnie, jak to będzie wyglądało, bo tutaj ma być Double Elimination. Double Elimination ma dzisiaj być od Round of 16. Czyli podwójna drabinka z podwójnym... Podwójna eliminacja. No i tutaj Nercze pisze, że nie grał przez od tygodnia. Kłamstwo, wierutne kłamstwo. Wczoraj wygrał 150 euro, więc grał wczoraj w turnieju, więc proszę tak nie kłamać. Nie kłamcie tutaj bezczelnie. Święta. Są święta, więc trzeba odpocząć. Hangover, proszę bardzo. Nercze normalnie gra z Protossem i... Słuchajcie, właśnie o czymś pomyślałem. Nercze dał jakiś komplement Protossowi. Niewiarygodne. Niewiarygodne. Przez chwilę, ale jednak dał. Dobra. Wracamy do zabawy. Od razu przypomnę, że jest 5-minutowe opóźnienie, bo organizatorzy tak grzecznie poprosili, więc jak organizatorzy tak grzecznie proszą, no to ja tak grzecznie wykonuję ich tutaj, powiedzmy sobie, rozkazy. Zwał jak zwał, po prostu tak robimy. Nercze przejął sobie swoją drugą bazę na miejscu trzeciej, na miejscu drugiej przejmie sobie trzecią, bo tu jest pylon, który go z lekka blokuje. No to jest dosyć standardowa zagrywka, aby opóźnić expę tyl i wymusić właśnie przejęcie trzeciej w tym miejscu, albo opóźnić naturala. Cztery lingi ze strony Nercze'a i jeżeli Nercze miał w planach ogólnie szybką trzecią bazę, to mocno planów mu to nie zepsuło. Gorzej, jeżeli planował jechać na dwóch bazach, no to wtedy mogło być o wiele gorzej. Przyjrzyjmy się, chronobusowany jest Warp Gate i tylko jeden gaz na dzień dobry. Oczywiście expa będzie. Ale czy po raz kolejny zobaczymy Warp Gate Expand? Jak w ostatniej grze. Widzieliście, jak te zeloty potrafią być denerwujące i upierdliwe. No cóż. Mothership Core grzecznie czeka, jest w produkcji, on jest potrzebny, w rękach Akro jest dosyć niebezpieczny. Zobaczmy, jak to dalej będzie wyglądało. Ta proba, ta jedna proba, ukryta, przebrzydła, wredna i paskudna, powinna być złapana jak najszybciej. Im szybciej ona zniknie, tym będzie lepiej dla nas wszystkich. Będziemy spokojniejsi. I teraz... Widzę, że wam się spodobała ta akcja. Patrzę sobie na czat, bo właśnie dopiero zakończyła imprezka. Okej. Cóż. Jest Proxy Pylon, zostanie wypatrzony. Oczywiście, że tak. Akro tego nie widzi. Nercze powinien wycofać swojego overlorda, że przeciwnik właśnie tego nie... dobra, już są lingi. Więc jakikolwiek tutaj plan, właśnie w tym momencie poszedł się Endorzy. Oj, Akro, 100 minerałów w plecy, nie pozbył się Pylona. Stracił probę, stracił Pylona, więc już jest dobrze. Chyba liczył, nie wiem na co liczył, że Mothership Core podleci i go uratuje. Nie ma tak dobrze. Roach Warren jest, Pine jest na linii wydobycia, Queen jeden sobie tam czeka. I teraz tylko po prostu nie pozwolić kolejnej probie się tutaj gdzieś przedostać. Kolejny Proxy Pylon i znowu bezpośrednio pod Nercze'em. Przecież Akro to widział. Widział tego Overlorda. No co on tutaj najlepszego robi? To jest blokowane. Powinno być, pozwól się przynajmniej. I znowu jeszcze jeden Pylon będzie. Okej. Dobra. Zobaczmy, opóźnienie jest odpalone. Chyba jest odpalone. Ładnie, pięknie, ślicznie. No cóż. 6 roachy jest przygotowanych, Robotic Facility również grzecznie sobie tutaj czeka, więc od razu będzie przechodził
w Immortale w takiej sytuacji. Ten pierwszy atak ma być, to będą o wiele późniejsze Immortale niż w grze numer 1. Tam Immortal, tam Robotik był stawiany dopiero po zniszczeniu Expy. Teraz zobaczył Akro, że nie ma takiej opcji. Zobaczył, jak to wszystko wygląda i rusza, żeby zaatakować Zety. No i to wszystko padnie. Mass Recall w tym momencie też będzie chyba średnio opłacalny z tego względu, że tutaj setka energii powinna być na coś innego. I rusza Nercio do ataku, co jest pomysłem nie najgorszym, biorąc pod uwagę, że tutaj są wzywane co? Sentry i jeden Stalk. Zanim podleci od tyłu Mothership Core, wydaje mi się, że będzie możliwość zniszczenia przynajmniej jednego Warp Gate'a. Biegną Lingi, Speedu oczywiście tutaj nie ma, każdy też Force Field wymuszony w tej teraz będzie wielkim plusem. Nercio podbiegł, wycofał się, zobaczył, jak to wygląda, zobaczył, że jest Robotic Facility, zobaczył, że jest Chrono boostowane. Naprawdę? Ej, słuchajcie, Nercio robi super hipernowy build, Double Lair. Więc Double Lair build, bo pojedynczy Lair jest dla słabych. Najprawdopodobniej z tego, co zauważyliśmy. No, chyba tak. Chyba jednak tak. A, już się zorientował. Kurde, chciałem zrobić print screena. Szkoda. Jak to daje? Link. Dużo linków jest produkowanych. Czekam, aż Lair skończy się zrobić i czy będziemy czekali na, przynajmniej tak mi się wydaje, na większą ilość Hydr. Przede wszystkim uda się zniszczyć Mothership Core dzięki temu. No i Link Hydra działa fajnie tutaj na Sentry Immortal. Speed na Roachach oraz do tego wszystkiego Hydralisk Den. Oczywiście ulepszenia dla tych Roachy są mile widziane. I co musi robić teraz? Znaczy atakować przeciwnika jak najdalej od swojej bazy. Im będzie to dalej, tym będzie po prostu lepiej. Okej, okay, Proxy Pylon postawiony. Nawet jeżeli Nercio straci część armii w tej okolicy, no to właśnie straci pod bazą przeciwnika. Będzie miał czas, aby po raz kolejny się, jak to mawia pewien Krakus, wypłodzić. 6 Hydr, zasięg na Hydrach, to już jest 28 Lingów. No upierdliwy jest ten Mothership Core. Nie ma co tak stać nad nim, bo zbyt dużo jednostek by zginęło. Teraz Nercio jakby przebiegał lewą stroną, idealnie by zeskautował, że tam jest jakaś niespodzianka, jest ten Proxy Pylon. Creep na razie ładnie jest rozprzestrzeniany i ja mam te, czy mi się wydaje, czy Akros próbuje zaatakować właśnie do Naturala, a nie na trzecią bazę. Zwykle trzecia baza jest tym głównym celem, teraz jednak to będzie wyglądało trochę inaczej. A co z trzecią ze strony Akro? Czyżby myślał, żeby ją przejąć? Proby żadnej nie widzę, więc chyba co najwyżej będzie udawał, że przejmuje. No po prostu chciał zniszczyć tego jednego niewiernego Overlorda. Cóż. Hydry, Lingi, dużo Lingów. Mass Recall. Jeżeli tak, to i tak się ten Mothership Core na nic by nie przydał. To nie zostało na razie w żaden sposób zeskautowane. Naprawdę duża ilość tych Lingów. One muszą się gdzieś tam przedostać między centry. To są Lingi specjalne, szkolone, w odpowiedni sposób wychudzone, odpowiednia rasa. One przebiegają między force fieldami. Coraz więcej tych Zetów jest wzywanych z drugiej strony. Nercio tutaj nie ma żadnej obrony. To może go trochę zaboleć, jeżeli dojdzie do bitwy. Tylko, że z Akro może nic nie zostać, jeżeli dojdzie do bitwy. Nercio może stracić jedną ekspansję. Jeżeli Akro straci całą tą armię, to będzie po prostu po nim. Będzie rzeźnia, będzie tragedia. Oj, Lingi gdzieś tutaj zostały złapane. Force fieldy, 2-3 force fieldy za parę Lingów, to chyba nie był dobry pomysł. No i teraz zobaczcie, co się dzieje u góry. Na szczęście jakieś Hydry się pojawiły. Będzie można tutaj mikrować nimi, żeby zabić Zety. Nercio zauważył, co się dzieje. Wraca całą swoją armią. No i te Zety nic tutaj złego nie są w stanie zrobić. Dostaną wszystkie wycięte i trzeba pozbyć się Proxy Pylona. Więc na razie wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać dla polskiego gracza. Ma lepsze wydobycie, jest na trzech bazach, przeciwnik jest na dwóch, przejmuje dopiero trzecią, Nercio przejmuje czwartą. Ulepszenia nawet Nercio ma plus jeden do ataku, coś czego aktualnie jego przeciwnik nie ma, ale jego przeciwnik dorzuca sobie pierwszego kolosa. Kolosus Imba, jak to się umawia. Tylko nie wiem, czy dojdzie do tego, aby on był w stanie walczyć. Zasięg na kolosie to jest 6, taki sam jak na Hydrach z ulepszeniami. Tylko Force Field mógłby oczywiście tą armię dzielić. Link Hydra raczej pada od większej ilości kolosów. Nercio przejmuje czwartą bazę. Creep mógłby trochę lepiej rozprzestrzeniać. Scarlet jest zapewne bardzo zawiedziona, że jej tutaj teammate tak słabo Creep rozprzestrzenia.
ja widzę Spire i ja widzę Hive. Czy mi się wydaje, czy ja zobaczę... czy my zobaczymy Broodlordy? Tego naprawdę dawno nie było, ale jeżeli naprawdę będą Broodlordy, to będzie zabawnie. Plus jeden do ataku, Hive, no i Spire. To wszystko na razie będzie czekało. Są Vipery. Powiedzcie mi, że będą te Broodlordy. Proszę, powiedzcie mi, że będą Broodlordy. Ja nie chcę widzieć Mutalisków, ja chcę zobaczyć Broodlordy. Proszę, prosił. Kubuś Puchatek. Dobra, na razie Vipery są w produkcji. Przydałoby się jednak karmić, żeby można było tej kolosy wyciągnąć. Nercio chyba nie chce teraz walczyć, albo nie powinien chcieć teraz za bardzo walczyć. Może postraszyć przeciwnika. I jest Greater Spire, jak fajnie, Broodlordy. No to jest, będą w sam raz na tą armię. Force Fiendings tutaj mu nie zrobią złego. Trochę changelingów zostało zrzuconych, może się w tą armię jakoś wkomponują. Nie, nie wkomponowało się w nic. Nie dały rady się w nic wkomponować. 7 koruptorów, które raz mogą się zająć oczywiście kolosami. Kurde, teraz sobie przypominam te początki Wings of Liberty, kiedy wszystko co Zerg mógł grać na Protossa, to było tak naprawdę Roach, Hydra i Koruptor. Był jeden wielki ząk, jeżeli w międzyczasie Protoss zrobił sobie tutaj switcha na High Templary i Psionic Stormy, wtedy było dosyć zabawnie. Wtedy było nawet bardzo, bardzo zabawne. Blink w przygotowaniu, kolejny kolos, Templars Archive również, żeby rzucać feedbacki na Vipery, Haluny i kolejne kolosy tej dorzucone. I Mothership Core ściągnięty, co jest ważne, Nercio ma 2 Overseery, więc Haluny tutaj nie zadziałają w żaden sposób. Będzie wyciągał, oj, Haluny jeden wyciągnął, no dobra, halucynacje ściągnięte i te zostały zniszczone, a kolos się utrzymał. Trochę to Nerciowi nie wyszło. Czekamy na jego Broodlordy, ale aktualnie jest przyblokowany i Broodlordów nie może za bardzo robić. Przydałoby się na przykład pozbyć części tych Lingów, rzucić je na obiegnięcie, przecież tutaj nic nie ma w trzeciej bazie. Jakby teraz Lingi, ile ich tam jest? 9-18 Lingów. A dawaj je na trzecią bazę, kto ci broni, co ci broni, można tutaj polecieć, zniszczyć to. Jak to zostanie rozwalone, jako przeciwnik nie będzie mógł nic zrobić. Tylko jeszcze inaczej o jednej rzeczy wie, zobaczcie, są tylko te kolosy, bez kolosów. A, są 4 brudne lordy. Bez kolosów nie uda się nic tutaj bronić. Po prostu hydry. Naprawdę, nie lepiej było na obiegnięcie. Nie lepiej było pozbyć się lingów. 18 lingów, żeby gdzieś tutaj obiegły. No chyba, że jeszcze chcę, żeby te lingi były dla kolosów, żeby się nie były smutne. Cóż, Observer nie zauważył tej małej rzeczy, że są Broodlordy, 4 sztuki powinny na dzień dobry wystarczyć. Observera już nie ma, rozstawia swoją armię, no na pewno był tutaj mile widziany. No i po co te po co biegają te lingi tam z przodu? No i już są Broodlordy, gdzieś podeszły, High Templary zostały wszystkie ściągnięte, wyciągane są kolosy, giną sztuka za sztuką, do tego wszystkiego i jeszcze Blinding Cloud zarzucony, Broodlordy robią swoje, Inercio po prostu masakruje tutaj czerwonego Protossa. Nic z niego nie zostanie. Kolejny Mothership Core zostanie rozwalony. Próba ewakuacji. Jakaś nadzieja, żeby się tutaj obronić? No żadna. Nercio do tego wszystkiego przed chwilą chyba 6 spajnów gdzieś postawił. Albo no, tak, też jest last spajnów dostawiony. Próbuje tą armią jeszcze gdzieś się ewakuować. To nie ma jednak najmniejszego sensu. Blink pod Broodlordy? Nie, proszę Państwa, Blink pod Broodlordy nic tutaj nie da. I widzimy doskonale, co zrobiły Broodlordy. Rzucały te Broodlingi. Potem... tańczyły sobie, no wszystko robiły, co tylko po prostu tutaj chciały. GG 2-0 dla Nercia. Tańczymy z Broodlordami. Okej. Okej.